A było pytanie na temat bidonów. Bidonów nie trzeba zwracać i ten pan w czerwonej czapce. Biedny, no on się strasznie przejął tym, tak, że tak, znalazł. No bo chce oddać. Tak, ale nikt nie chce ani no bidonu, tak, ani jego czapeczki. Może mieć na pamiątkę. O, tutaj pokażą nam, co się stało. O, z prawej strony widać tego Jeroma, który pada dosyć. Tak, no. Aha, on w ogóle, zobacz, co się stało. On tam spadł z tego. No ale tam się nic nie stało, bo tam była. No i natychmiast tutaj trzeba uważać. Jest zasadnicze pytanie. No to już teraz zamieniam się w słuch. Nie przekazaliśmy jeszcze żadnych pozdrowień ani dla Tomka Sikory, ani dla Mai Włoszczowskiej. O, to wszystko będzie jeszcze przed nami, a jeszcze ja dodam Anię Szafraniec, która zdobyła tytuł mistrzyni Polski. Polski i bardzo jej serdecznie gratulujemy. Ale Ania chyba przebywa w Kanadzie obecnie. A trudno, to ktoś inny dodzwoni. Tam nie mamy zasięgu. To Marek jej przekaże. Marek Rutkiewicz przebywa w Chinach. To też nie przekaże. To rodzina Ani przekaże jej na pewno. Brat chyba. Może. W takim razie, proszę państwa. Za pośrednictwem Facebooka. Dobrze. Tak. Aha, Tomku, wiesz, co ja tak zauważyłem tutaj. Facebooku nie podzieliłem coś? Się z tobą chyba tą informacją. Na pewno. Że na tych 50 ostatnich kilometrach to będziemy jechać cały czas do górki. Niby nie bardzo, bo to jest taka. Taki pryszczyk, ale zobacz, jedziemy cały czas do góry i zobacz, oni się jednak wspinają, to wszystko widać. Także teraz może się tak, coś zacząć ciekawego. Tutaj są najwyższe wzniesienia na terenie Wandei. Tak jest. Dochodzące do 290 metrów nad poziomem morza. Ale skoro wystartowali z poziomu morza, no. To takie 290 metrów. Zwłaszcza, że to jest wszystko na tych ostatnich 50 kilometrach. Który niedawno się zakończył. Tak, sprzątnął zwycięstwo Włochowi Kunego. O którym no też tak. Będziemy mówić. No tak, Tomku, a dlaczego mówisz Radio Shack, a nie w świetle tego, o czym mówiliśmy, Radio Shack? No ale to jest nazwa własna, to chyba tutaj, no nie wiem. Nie, radio, jak radio, a później Shack. Movistar. To dlaczego nie mówisz Schack? Radio Schack. No mogę, ja wszystko takie mogę. Takie radio, które organizuje Schacki. A dlaczego nam pokazują jeszcze raz, wracają do tego Mouilleron, skąd pochodzi Clemenceau? Bo może tu dopiero... Kto przyjechał? Chyba autobus z napisem koniec. Może. Jaką masz albo kolejną ja powiem, ekipę? Chyba zgubił się ten w każdym razie nie bardzo pilot mają helikoptera. Sprintera tutaj zawodnicy Radio Shack. Więc oni tylko w górach, te biało-czerwone koszulki będą widoczne. Tak mówisz? Tak. Dobrze, to Radio Shack, jak mówisz, to tak będzie. Schack, przepraszam. Movistar. Może i tak, tak. O, mistrz świata zatrzymuje się za potrzebą mniejszą. Ale zatrzymali się również jego koledzy. Wiesz, to nie tak, że on sobie tam... Sam. Samotności. Ale nikt mu nie ucieknie, bo tu są takie reguły, proszę państwa, że jak ktoś się zatrzymuje, jak mówi Tomek za potrzebą, to... Szwejk tak mówi. Tak, to inni nie uciekają oczywiście. Na czym skończyliśmy? Sky. Opuścimy, tak, czekaj, na czekaj, Sky'u. Czołówce, ale taki jakiś... Bardzo taki mocny, solidny, siłowo jeżdżący kolarz. Brzydko. Niezbyt brzydko ładnie. Jeżdżący. Tak, brzydko. W porównaniu do Kona, no, ale to każdy jeździ tak jak umie, jak mu jest najwygodniej. Pamiętajmy, że on wywodzi się z MTPS. Z Australii. Nie, on jeździł kolarstwo górskie. Wygrywał nawet Puchary Świata i ten styl jazdy mu został. Zresztą jak popatrzysz na Maję Włoszczowską jadącą na szosie, to ona podobnie jeździ do... Evansa, tak szeroko ale ręce i czy tak... Czy mogę ci zdradzić, coś ci powiem, zdradzę ci tajemnicę. Wolę patrzeć na Maję Włoszczowską, Kadela Evansa, zgodzisz się? Dobrze. Ze mną? Tak. No i jeszcze George Hincapie w tym... Wyścig to wyrówna rekord
ZML-ka. Przepraszam, przerwę ci, bo ostatnie pytanie. Bardzo chciałbym pochwalić. To jest coś niesamowitego. To jest jakaś pewna nowość, która nam się wkradła tutaj cichaczem w życie. Bo pada pytanie, czy w peletonie jedzie Jose Ruano? Znak zapytania. I od razu pada odpowiedź. Ten sam pan? Tak. Nie, gdyż jego drużyna nie została zaproszona na TDF. To coś kapitalnego. A to teraz już państwo będziecie sobie zadawać pytania i odpowiadać? Tak. I nam wysyłać? Tak. I będziemy znali w ten sposób wszystkie odpowiedzi na pytania. Ale przerwałem ci przy drużynie. No nie przy drużynie, tylko przy Hinkapi. Mówiłem, że, że jeśli... 16 no, że wyrównuje tak. Już. Taki zespół, jak mówisz, ci dzielni Francuzi. No Jens też na te stare lata, on ma prawie 40 lat. Jeszcze pakuje te bidony. Proszę popatrzeć, zaraz je dowiezie. Ja wiem dlaczego. Wiesz dlaczego dają te bidony Oktowi? Bo to jest odpowiedzialne zadanie i trzeba mieć pewną rutynę. Jest długi i więcej tak, dużo tych bidonów zapakuje. Jens Fock także to jest dla niego ostatni wyścig Tour de France. Który ma dużo większy zasięg. Tak, a nieraz? W promieniu kilkudziesięciu kilometrów może objąć jakiś obiekt, a nieraz pokazują z motocykla. A tutaj co jest? No ale woda, która może być wszędzie. Myślisz, że z motocykla mogą pokazać dach zamku? Chyba nie. Ale takie ujęcie od dołu. No dobrze, to ja dwa zdania powiem na temat tego. No i jak tutaj piszą nam, powinno dojść dzisiaj do bardzo ciekawej konfrontacji pomiędzy sprinterami i jak nazwaliśmy ich, Tomku, puncherami, tak? Walczakami. Walczakami, o, bardzo słusznie. A to wzniesienie ma 231 metrów. 32 ja podałem. Tak, a ja wiem, że 31. Przepraszam, ktoś z nas nie ma racji. Ja bym to sprawdził. Francuzi podają 232, myślę, że mają rację, a ty masz inne źródło. 231. No widzisz, Anglicy są złośliwi, zawsze zabiorą jeden metr. No czyli... Kingów. Ptaszki śpiewają. No pięknie. Rycerze się biją, muszkieterowie walczą. Tak jest w ogóle bardzo... Miło i ciekawie. A jeśli chodzi o specjalności kulinarne, proszę no właśnie, pani. Bo już ktoś pisał, że nic piąta nie podaje, godzina, bo... wszyscy głodni, a ty nic ja, ale ja nie też mówi. Głodny jestem. Mieliśmy już bufet dzisiaj? Jakoś nie pamiętam. Proszę państwa, wątróbki gęsie. No to te sztuczne, biedne gęsi. No ale trudno, ale tu, no to, ale to Węgrzy też robią znakomite. No, a co mnie Węgrzy, oddali prezydencję i w ogóle są już nieważni. Ślimaki, o na pewno z Polski. Biedne ślimaki. Te winniczki na 100% są z Polski, bo Polska jest wielkim eksporterem tych winniczków. No jak to biedne, jak tyle ich zawsze po tym deszczu wychodzi, u ciebie nie ma w Kojnatce? To jakieś dziwne, masz tyle masz tam trawy i nie masz ani jednego ślimaka. Nie śledzę losu winniczków. To pozbieraj, ja ci zrobię wtedy te winniczki, jak pozbierasz całe wiadro. A krety jak pozbieram, to też mi coś zrobisz? Nie, ale mam sposób na krety. Jaki? Ale nie powiem ci, to trzeba walczyć. No, ja mam, ale ja bardzo lubię ja mam krecik, bardzo fajny jak one sposób. Wychodzą, to bardzo lubię, są piękne zwierzaczki. Futerko mają genialne. Ja wsadzam w dziurkę, wiesz co? No. Naftalinę. I co? Oj, to nie, to fatalnie. Dlaczego? No to im śmierdzi, przenoszą się do sąsiada. Tak? Który nie ma naftaliny. Bardzo dobry sposób polega. A ja widziałem takie różne są sposoby, na przykład puszki po piwie się gdzieś tam przywiesza i to brzęczy i one cię denerwują bardzo. Tak. No ale to chciałbyś, żeby ci coś nad głową brzęczało? Nie, ale ci powiem jeszcze co się je, bo już zjedliśmy tak, zjedliśmy te wątróbki na przystawkę, te ślimaki wcięliśmy na pierwsze danie, to teraz deser ci dam. Deser, proszę państwa, w tym rejonie w Wandei jest bardzo znana brioche Wandeen, czyli ciasto, czyli taka bułka albo placek drożdżowy. Bardzo dobry, on jest dużo słodszy, może on nawet nie jest drożdżowy chyba, może nie drożdżowy, ale to taki deser jest w każdym razie.
I czekolada, no proszę bardzo. Czekolada. Tak jest. No i oj, co to, ci powiem? To przecież czekoladę to chętnie Gilbert jako Belg wypije. Ale on przywiezie swoją pewnie belgijską. A jak się nazywa najsłynniejsza czekolada belgijska? Nie pamiętam dokładnie. Sklep to chyba jest Leonidas. Ale nie jestem tak już bardzo pewien. Podano, ale to, nie, to na pewno nie jest szlek na końcu. Nie, to jest kola z AG2R. Gadre. Gadre. To Gadre coś się zapóźnia. U, zobacz, tu się już urwało. Tych trzech kolarzy ma kłopoty, między innymi Gadre, bo ten, który jechał trzeci, pękł nagle niespodziewanie. Dadzą radę, nie przejmuj się. Nie, nie przejmuję się zupełnie, ale ten jest jakiś straszliwie zapalony ten kolarz. Wszyscy tak zasuwają. No, to ma Weckler tutaj być może no sobie właśnie zaatakuje. To też niewykluczone, że no przecież końcówka stąd dla niego, on ma niesamowity instynkt wygrywania. Wecklera, Greipel, fajnie, że ten Greipel jest tak łatwo rozpoznawalny. Szybciutko pozdrowimy, ale to wyjątkowo. Prosimy o niepozdrawianie. No tak, bo to nie jest koncert życzeń. Nie mamy też piosenek w zanadrzu, żeby puścić, ale męża Maćka oraz synków Kornela i Marcela. To głównie ze względu na synków pozdrawiamy, bo bardzo lubimy. A co masz do męża Maćka? Nie no, jak jest ojcem synków, to nic do niego nie ma, a skąd? Wręcz właśnie przeciwnie. To prosi jakaś pani, która się nie ujawniła z imienia. Tak, ale to wyjątkowo, proszę Państwa, jedno pozdrowienie dziennie będziemy. Tak jest, ale będziemy przemycać. Wybierać. Tak, to już od nas zależy decyzja, ale proszę, żebyś skonsultował. Mieliśmy dzisiaj pytań, no. Znaczy w ogóle wpisów. 700? No, prawie 800. Dzisiaj? Tak, jakbyśmy na wszystkie mieli odpowiedzieć. Naprawdę? A czy nie mogło być takiej, a co by było, gdyby kolarze w ogóle nie jechali, tylko byłby pusty ekran, a my byśmy odpowiadali na pytania. Byśmy mieli, tak jak się reklamuje, radio, które jest pierwsze radio, które ma obraz, telewizję. To byśmy byli pierwsza telewizja, która nie ma obrazu.